Dzień dobry, bardzo miło mi się znowu z Wami widzieć na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film o powieściach graficznych oraz komiksach. Wiem, że to temat nietypowy, ponieważ niewiele osób, niewiele dziewczyn, niewiele kobiet czyta powieści graficzne i komiksy, ponieważ w Polsce utarło się coś takiego, że komiksy są dla dzieci. Myślę, że przede wszystkim przez takie wielkie księgi komiksowe, które kiedyś były z Kaczorem Donaldem, ale także przez komiksy o Torgalu, Kajku Kokoszu i tak dalej. Teraz obecnie również czytane są komiksy o superbohaterach, komiksy z Marvela, które w końcu wydawane są w Polsce, chyba w miarę regularnie. Ja natomiast nie należę do miłośników tego typu komiksów. Nie czytam komiksów o superbohaterach, a raczej skupiam się na powieściach graficznych, które treścią swoją oraz obrazkami opowiadają mi jakąś ciekawą historię. I jest to naprawdę bardzo podobne do czytania zwykłej powieści. Chciałabym Wam kilka przedstawić, takich, które są typowo dla dorosłych. Jedną mam książkę science fiction, mam tutaj także dwa komiksy, które są popularno-naukowe. Obejrzyjmy je sobie. Mam nadzieję, że uda mi się Was zachęcić, żebyście chociaż zajrzeli do komiksów, jeżeli wcześniej omijaliście je szerokim łukiem. Pierwszy autor, którego bardzo lubię i czytałam sporo komiksów, które wyszły spod jego pióra, to Guy Delisle. Mam tutaj przy sobie Kroniki z młodości. Jest to komiks autobiograficzny opowiadający o młodości właśnie tego Delisle'a, który mieszkał wówczas w Kanadzie. Mieszkał na jakimś takim totalnym zadupiu, tam się nic nie działo w tej jego mieścinie. Tak naprawdę był jeden duży zakład pracy, który zatrudniał i jego ojca, i większość mężczyzn z całej okolicy. Była to papiernia. I kiedy ten Guy miał kilkanaście lat, w czasie wakacji zatrudniał się w tej papierni, aby sobie dorobić. Pracował tam na zmiany i ta praca była bardzo, bardzo ciężka. On opowiada o tej pracy w papierni, rysuje tutaj różne obrazki przedstawiające proces wytwarzania papieru. O, na przykład tutaj mamy ogromne maszyny, przy których człowiek czuje się jak mała mróweczka. I on obsługiwał te maszyny, on bardzo ciężko pracował, żeby zarobić sobie na kieszonkowe. Opowiada też o tym, jak w jego miejscowości, blisko jego domu, otworzono bibliotekę. Gdy zapisał się do biblioteki, zyskał szerszą perspektywę na to, co dzieje się w świecie sztuki i w ogóle w świecie. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Najbardziej podobało mi się w niej to, że autor, teraz już mężczyzna w średnim wieku, opowiada o tej swojej młodości, o swoich latach nastoletnich w taki sposób, że ma dla siebie samego bardzo dużo czułości. On nie jest krytyczny w stosunku do siebie. On nie nabija się z siebie, że był takim wieśniakiem, który nic o świecie nie wiedział, bo mieszkał w jakimś tam małej miejscowości. Nie, absolutnie nie. Opowiada o samym sobie z dużą taką dozą czułości, sympatii, współczucia. Naprawdę jest to bardzo piękna książka, która narysowana jest w sposób prosty, napisana jest w sposób prosty, ale robi ogromne wrażenie na czytelniku. Kolejny komiks to coś, po co nie sięgam często. Jak widzicie, jest to Duna, już tutaj wychodzi. Duna to powieść, do której od jakiegoś czasu nieco mnie ciągnęło, ale przerażała mnie objętość tych książek, bo Duna, jak zapewne miłośnicy science fiction wiedzą, nie składa się z jednej księgi, tylko tych ksiąg jest więcej. Ja już nawet nie wiem ile. Wszystkie są, to są opasłe tomiszcza. Dlatego też, kiedy pojawiła się pierwsza część komiksu na podstawie Duny Franka Herberta, to postanowiłam, że sobie przeczytam to i zobaczę, czy jest szansa, żeby Duna jako powieść taka zwykła mi się mogła spodobać. I ten komiks, w przeciwieństwie do poprzedniego, jest to komiks kolorowy.
pełnym kolorze, na dobrym papierze błyszczącym, ale ma pewną wadę. Otóż tam, gdzie mamy te kółeczka z tekstami, tam mamy bardzo, bardzo małe literki. Naprawdę, nawet w okularach ciężko mi się czytało, więc to jest dla mnie duży minus. Po prostu czytanie fizycznie mnie męczyło. Co jeśli chodzi o treść? Jeśli chodzi o treść, to też niestety nie jestem zachwycona. Akurat ten komiks nie przypadł mi do gustu, no ale akurat, no nie dziwi mnie to, tak? Nie dziwi mnie to, ponieważ ja nie jestem wielką fanką powieści science fiction i jeżeli już jakąś czytam, to nie wiem, może jedną na rok. Tutaj mamy opowieść o rodzinie, jest matka, ojciec i syn i wszyscy są jacyś obdarzeni jakimiś nadprzyrodzonymi darami, o których tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo. Oni zostają wysłani na planetę, niby w nagrodę. Mają objąć tam panowanie nad tą planetą, ale jest to jakiegoś rodzaju pułapka na nich. Dzieje się tutaj rzeczywiście dosyć sporo, ale mnóstwo mamy takich nazw wymyślonych, nazw własnych, które są trudne do spamiętania. Ja już po kilku tygodniach po przeczytaniu tego komiksu absolutnie nie pamiętam ani imion, ani nazw tych planet, ani nie pamiętam tego takiego jakiegoś potwora, który gdzieś wychodził z piasku na pustyni. Więc no raczej nie będę kontynuowała przygody z Dune'ą, nawet jeżeli będą się ukazywały kolejne tomy tego komiksu, to już raczej nie będę po nie sięgać. Natomiast chciałam Wam o niej opowiedzieć, bo przecież mamy różne gusta czytelnicze. Być może właśnie to jest coś dla Was. Mam też komiks dla młodszych czytelników. Jest to tytuł Prawdziwe przyjaciółki. Napisała Shannon Hale i Luyen Pham. Też książka w kolorze. Proszę, zobaczcie. Opowiada o dziewczynce, nastolatce, takiej młodszej nastolatce, która przyjaźni się z dziewczynką o imieniu Adrianna. Ta nasza bohaterka ma na imię Sara. Także Sara i Adrianna są najlepszymi przyjaciółkami. Sara w ogóle dorasta w rodzinie wielodzietnej. Tam tych dzieci jest sporo, ale oni ze sobą nie mają zbyt dobrego kontaktu. Sara czuje się jak takie piąte koło u wozu, bo ani nie należy do tych starszych dzieci, ani nie należy do tych bobasów, ona jest pośrodku. I ma wrażenie, że nikt się nią nie przejmuje i jest zostawiona sama sobie. Dlatego też spełnienia szuka w przyjaźni. I wszystko układa się dobrze, dopóki najlepsza przyjaciółka nie zaczyna przyjaźnić się z Aśką, a Aśka jest najpopularniejszą dziewczyną w całej szkole. Zawsze otacza ją krąg wielbicielek, krąg klakierek i fanek, które robią wszystko to, na co Aśka ma ochotę. I ta Sara bardzo by chciała się dostać do tej grupy. Robi bardzo wiele, by stać się przyjaciółką Aśki, by była akceptowana przez krąg jej klakierek. Fajna książka, naprawdę. Powiem Wam, że no tak jak teraz ją opowiadam, to powiecie, nic ciekawego. Ale nie, jest to książka o szukaniu samej siebie, o szukaniu swojej drogi w życiu. O tym, jak w końcu ta Sara zauważa, że bycie popularną to może nie jest wszystko, co jest najważniejsze w życiu. Także bardzo Wam to polecam, a zwłaszcza jeżeli macie w rodzinie dziewczynki w podobnym wieku, 10, 11, 12 latki, niech sobie przeczytają, bo jest to książka, która nie jest głupia i wiele uczy. I kolejna książka to też jest książka, która prawdopodobnie jest dla młodszych czytelników. Ale uważam, że czytelnik w każdym wieku coś znajdzie w niej dla siebie. I to nie jest taki typowy komiks, ale uznałam, że on mi tutaj bardzo, bardzo pasuje. Zobaczcie, ona wygląda tak, jakbyśmy mieli wycinki z gazet. Jakby to były artykuły gazetowe. I w ogóle jest cudna pod względem graficznym. Bardzo mi się podoba. To jest ogromna przyjemność tę książkę czytać, a tym bardziej, że ona tak pachnie tym drukiem. Cały czas pachnie. O czym jest ta książka i jaki ma tytuł? Już Wam mówię. Legendarne kradzieże na tropie największych złodziei w historii świata. I tak jak sam tytuł mówi, mamy tutaj kilka historii o różnych zuchwałych kradzieżach
które albo skończyły się sukcesem, albo też skończyły się fatalnie dla złodziei, ponieważ zostali oni ujęci. I także takich, co do których nie wiemy, kto dokonał kradzieży, a skradzione przedmioty do tej pory nie zostały znalezione. Między innymi jest tutaj historia zniknięcia Monelizy z Luwru w 1911 roku, kiedy to wśród podejrzanych znalazł się m.in. młody wtedy Pablo Picasso. Jest także druga historia ze świata sztuki, kiedy w 1990 roku nieznani sprawcy obrabowali muzeum Isabel Stewart Gardner w Bostonie. Stało się to w nocy po obchodach, hucznych obchodach świętego Patryka. I oni wykorzystali tę okazję, że ludzie się bawili. Policja była zaangażowana w różnych miejscach i wtedy ci sprawcy obrabowali to muzeum z 13 bardzo cennych, a tak naprawdę bezcennych dzieł sztuki, m.in. Rembrandta. Są tutaj także kradzieże diamentów, kradzieże gotówki, napad na pociąg w Glasgow. Naprawdę bardzo fajnie się to czyta, bo to jest właśnie w formie takich artykułów z gazety, gdzie jest pokazane, jakie były przygotowania, jak przebiegał sam napad, co się działo później, czy sprawcy zostali ujęci, czy też nie. Bardzo Wam to polecam. Ta książka jest świetna i pod względem graficznym, pod względem treści. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I jeszcze mam dwa komiksy popularno-naukowe. Ja już o nich wspominałam, kiedy Wam kiedyś pokazywałam, że one do mnie przyszły. To są te dwie książki. Pokazuję je razem, ponieważ jest to pierwsza i druga część tego samego cyklu. Cyklu, który powstał na podstawie książki Sapiens Yuvala Noaha Harariego. Sapiens zapewne czytaliście, bo mało kto nie czytał. Ta książka zdobyła ogromną popularność. Była w Polsce wydana przez dwa wydawnictwa. Czytali ją wszyscy. Możemy mieć różne zdania, odmienne zdanie niż Harari na temat tego, jak rozwijała się ludzkość. Natomiast warto się zapoznać z jego teorią na temat tego, w jaki sposób ludzie, homo sapiens, podbili świat i jakie z tym wiązały się koszty dla nich oraz dla środowiska i dla innych gatunków homo, które w tym samym czasie również powstały na Ziemi. W pierwszej części, i jeszcze też Wam pokażę środek, bo one są kolorowe, są bardzo grube, bardzo dokładne i w pierwszej części mamy historię tego, w jaki sposób właśnie gatunek Homo sapiens zdobył przewagę nad innymi gatunkami Homo, w jaki sposób podbił świat i jakie to miało konsekwencje właśnie dla gatunku sapiens. W drugiej części natomiast mamy filary cywilizacji. Tutaj już ludzie porzucili wędrowny tryb życia i osiedlili się, zaczęli uprawiać ziemię, zaczęli udomawiać zwierzęta, zaczęli także mieć coraz liczniejsze rodziny. A im liczniejsza rodzina, tym więcej pracy musieli włożyć w utrzymanie tych wszystkich dzieci, które im się rodziły. To jest książka, która opowiada o pułapkach tak naprawdę świata, bo im więcej mamy, tym więcej chcemy mieć. To jest także o tym, dlaczego człowiek stał się największym drapieżnikiem, niszczycielem, seryjnym mordercą na świecie. Autor pokazuje nam tutaj na kolejnych slajdach, w jaki sposób człowiek wybił faunę i florę w miejscach, w których się pojawiał, które zasiedlał. Naszym przewodnikiem po tych komiksach jest przede wszystkim właśnie profesor Harari, ale on nie jest sam. Jest tutaj także inna profesorka, która jest biolożką. Jest wymyślona postać takiej superbohaterki, która opowiada o przyszłości. Jest też policjantka, która próbuje odnaleźć największego seryjnego mordercę na świecie, nie wiedząc jeszcze, że poluje na swój własny gatunek. I jest siostrzenica Harariego, mała dziewczynka, której on tłumaczy świat.
Książka dla młodszych i dla starszych. Może nie dla takich babyków, to wiadomo, bo to za trudna, ale dla nastolatków i dla wszystkich dorosłych jak najbardziej. I nie jest to koniec, ponieważ filary cywilizacji nie kończą tego cyklu. Z tego co pamiętam, Sapiens opowiadał tę historię jeszcze dalej, ją pociągnął, historię ludzkości, także podejrzewam, że będzie jeszcze co najmniej jeden tom w formie komiksu. Tyle książek na dzisiaj przygotowałam. To były komiksy, które przeczytałam w ostatnich miesiącach. Jeżeli przeczytam kolejne, znowu będę je odkładała na kupkę, żeby kiedyś jeszcze nagrać jakiś inny film na temat komiksów i powieści graficznych, bo uważam ten gatunek za naprawdę ważny i mający bardzo duży potencjał. Powiedzcie mi, czy wy czytacie czasem komiksy? Jeżeli tak, to jakie tytuły mi polecacie? My tutaj w domu naprawdę wszyscy bardzo lubimy czytać komiksy i chętnie posłuchamy waszych rekomendacji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, 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 pa.